Witajcie, ja jestem Wiśnia, a w dzisiejszym odcinku omówimy modyfikację Sarkeres Pradawnych. Jak zawsze to robię, przybliżę wam fabułę tej owej modyfikacji. Wojna jest coraz bliżej, więc Królestwo potrzebuje magicznej rudy. Wiele ekspedycji zostało wysłanych do kopalń rudy w celach wydobycia. Jesteś jednym z najlepszych sług króla i dostajesz rozkaz, by sporządzić raport o sytuacji w kopalni. Gdy docierasz na miejsce, okaże się jednak, że to nie będzie twoje jedynie zadanie. Modyfikacja jest bardzo krótka, ale zarazem bardzo treściwa. Jest jednym z tych modyfikacji, których nagrałem na swoim kanale i naprawdę polecam pobranie i pogranie w tą ową modyfikację. Dobra, to byłoby na tyle, a teraz wam pokażę, jak zainstalować prawidłowo tą ową modyfikację. Teraz wam pokażę, jak prawidłowo zainstalować tę modyfikację. To jest tak jak w poprzednich modach, jest jeden plik instalacyjny, trzeba po prostu wybrać plik docelowy do Gothica 2. To nie jest jakoś bardzo skomplikowane, zwłaszcza że mamy tylko jeden plik instalacyjny. Klikam sobie dalej, oczywiście, że się tutaj zgadzamy. I automatycznie nam wyszukuje Gothica 2, gdzie mamy go zainstalowanego. Klikamy dalej i instalujemy tą modyfikację. To jest cała filozofia właśnie w instalowaniu tych nowszych modyfikacji. Nie trzeba instalować jakichś łatek i tak dalej, wystarczy tylko jeden plik instalacyjny i wszystko jest tak, jak powinno być. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek problemy z instalacją tej modyfikacji, piszcie w komentarzach, a ja postaram się wam koniecznie pomóc. Więc do zobaczenia, ludzie, trzymajcie się, na razie.